Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj po raz kolejny przedstawienie postaci widzów, już chyba trzeci odcinek, odkąd ta seria została wznowiona. No i oczywiście na wstępie, jeżeli chcecie wziąć udział w tym odcinku, to musicie wbić do mnie na Discorda, musicie tam wejść na kanał Boty, przypięte wiadomości i wysłać swoje zgłoszenie. Przypominam, jeżeli jesteście subem na Twitchu albo wspierającym na YouTubie, to możecie wysłać postać jaką tylko chcecie, a jeżeli nie należycie do tego grona, no to oczywiście postać musi mieć minimum 400 poziom, żeby nie było spamu postaci, żeby to się ciekawiej oglądało, ciekawiej sprawdzało i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście przypominam, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, zostawiajcie kciuka w górę, będzie mi bardzo miło, jeżeli ta seria wam się podoba. Oprócz tego zostawiajcie komentarz, to już bardziej na koniec, ale pamiętajcie o tym, która postać z tego odcinka wam najbardziej przypadła do gustu. No i oczywiście subujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Instagrama, na Twitcha i na Discorda. Linki są przy piętym komentarzu i opisie. A my chyba powolutku możemy zaczynać. Przypominam oczywiście, po pierwsze w ogóle nagrałem ten odcinek 14 czerwca, żebyście tutaj wiedzieli, z kiedy są stany tych postaci, powiedzmy, bo ja to może wrzucę jutro, a może dopiero za tydzień, jeszcze nie wiem, więc tutaj dla waszej wiadomości to pierwsza sprawa, a druga sprawa, lecę w kolejności w zgłoszeniach od najstarszego do najnowszego, więc jeżeli zgłosiliście swoją postać niedawno, to możecie nie być dzisiaj dodani, czy tam pokazani, powiedzmy, tylko po prostu w kolejnym odcinku. W tym momencie mam 15 zgłoszeń, ja około 10 postaci na odcinek pokazuję, więc tak to po prostu wygląda. No i dobra, myślę, że możemy powoli zaczynać. Pierwsza postać to jest Master Misiu, serwer 38 Polski. Tutaj napisał, że gra free to play, to pierwsza sprawa, a druga, pierwsza postać, start 20 dni po starcie serwera oraz sporo błędów popełnionych na początku rozgrywki. Okej, więc jak najbardziej git, tak szczerze, jeżeli chodzi o ranking, to w ogóle pierwsze co się nasuwa. Grasz free to play, zacząłeś później, to druga sprawa, trzecia sprawa, jeszcze tutaj sam pisze, że jakieś błędy popełniałeś i tak dalej, no to moim zdaniem postać jak na ten ranking, wiadomo, że serwer już ma ponad 2 lata, ale wygląda w porządku, więc tutaj pokazuje to tylko, że cierpliwość popłaca, powiedzmy, regularne klikanie i powoli w tym rankingu będziesz się wspinał. No i dobra, jeżeli chodzi o tą postać jeszcze, to tak. Statystyki, w ogóle przede wszystkim klaser na spoko poziomie, chyba już nic nie możesz docisnąć, wydaje mi się, że brakuje ci tylko i wyłącznie postaci jakichś lochów, tak więc tutaj nie ma co się czepiać, jak najbardziej w porządku. Boczki masz po 1900, prawie szczęścia również 1900 niecałe, więc tutaj już bym po prostu nie wrzucał w to golda. 17500 zręczności w podstawie i 4700 tutaj w podstawie wytrzymałości, moim zdaniem bardzo, bardzo w porządku. Ja oczywiście, jak pewnie, myślę, że jak mnie oglądasz, no to wiesz, preferuję na łowcy demonów wziąć około 3 razy więcej zręczności od HP. Jeżeli dobiłbyś tutaj 5000 HP, dobiłbyś powiedzmy potem 18000 zręczności, potem 6000 HP, to mógłbyś iść podobnie. Moim zdaniem to on najbardziej oddaje na tej klasie postaci, ale to oczywiście tylko moje zdanie. No ale tutaj myślę, że ten rozstrzał statystyk w porządku, nie ma do czego się za bardzo przyczepić. No i co? Tak jak mówię, boczki też ok, klaser też ok. Zwróćmy uwagę jeszcze, co tutaj mamy w opisie. Free to play, mamy napisany start, no to tak jak pisałem, serwer wystartował chyba 3 kwietnia, ty zacząłeś 23, więc 20 dni po starcie, po równym roku gry 369 level, to też warto odnotować, no i tutaj jakieś inne osiągnięcia. Natomiast jeżeli chodzi o ekwipunek, tu widzę, że ulepszony generalnie razy 9 broń, razy 8, no a cała reszta w porządku, równomiernie wszystko ulepszone, więc też nie ma do czego się za bardzo przyczepić. No i chyba myślę, że możemy lecieć dalej, bardzo fajna postać, tak jak mówię, raczej tutaj większych błędów nie popełniasz, więc gratuluję wytrwałości, życzę powodzonka, no i tak jak mówię, lecimy dalej. Kolejna postać, jest to serwer 39 Polski, Czesio 1928. Tu od razu zaznaczę, że Czesio akurat założył ekwipunek do awki. Ja go widziałem w tym ekwipunku normalnym, więc do niego się odniosę. No a żeby wam pokazać tak naprawdę głównie to, jakie tutaj ma gemy, bo chyba tylko tego nie zobaczymy, bo resztę ja pamiętam i wam opowiem, to po prostu może jakiegoś screena wkleję tutaj gdzieś w montażu, czy coś, jak nie zapomnę oczywiście. Tak więc no myślę, że tak sobie z tym poradzimy, no bo wiadomo, ciężko tutaj, żeby każdy mniej więcej zgrał się z tym, żeby akurat w trakcie nagrywania miał dobry ekwipunek i tak dalej, wiadomo o co chodzi. No ale dobra, jeżeli chodzi o Czesia, to napisał, że jest grzybiarzem, to pierwsza sprawa. No i druga sprawa, dodatkowe informacje, bardzo chciałbym się dowiedzieć, czy pójście w staty 2 do 1, czyli 10 tysięcy siły, 5 tysięcy wytrzymałości, czy to dobrze i jakieś porady na late game. Więc tak, po pierwsze, co mi się tutaj rzuciło w oczy tak naprawdę najbardziej,
to, że napisałeś, że jesteś grzybiarzem, no a serwer wiadomo, ma już 1,5 roku, jakbyś był grzybiarzem, to wydaje mi się, że byłbyś tutaj wyżej w rankingu, więc nie wiem, albo jakaś przerwa była, albo po prostu grasz eko, albo coś, to tak na sam początek może. Druga sprawa, twój ekwipunek. Widziałem, że kilka ci gemów brakuje pomarańczowych, no ale to normalne, może ci nie dropią i tak dalej, ale co mnie zdziwiło, to itemki masz zaledwie ulepszone tam, niektóre w ogóle nawet wcale, bo tu wiadomo, teraz jest ekwipunek do awki, no ale mówię o tym normalnym, niektóre nawet wcale. Ale a tak generalnie to masz razy 2, razy 3, no bardzo te itemki tak dziwnie są według mnie poulepszane. Jak na tym poziomie to powinieneś mieć chociaż razy 7, razy 8, także możesz wypowiedzieć się w komentarzu, czy nie wiem, odkładasz te surowce po prostu u kowala, czy jakoś je przepuściłeś głupio, czy coś, no nie mam pojęcia. W każdym razie te itemki masz bardzo tak średnio ulepszone, tak jak mówię, jak na ten level. Co do klaserka, może coś tam byś mógł jeszcze docisnąć, jakiś parę... powiedzmy setnych procent, parę itemków generalnie, no ale jest na dobrym poziomie, więc też nie będziemy się czepiać. Tu mamy grzybki oszczędzane na klikanie lochów, ok, czyli właśnie co do tych porad na late game, to miałem ci powiedzieć, że przede wszystkim na tym etapie no save'ować lochy trzeba, to jest taka taktyka, dzięki której można naprawdę sporą przewagę sobie zrobić, to pierwsza sprawa. No i potem oczywiście te lożki przeklikać i przejść na golda, i tak naprawdę tyle ci mogę poradać na twoim etapie teraz. No 3 paski robienie codziennie to jest najważniejsza rzecz, no a jeżeli chodzi o jakieś tam porady, no to masz poradniki na kanale, ja często też podczas odcinków z klikania lochów coś tam mówię, jakieś ciekawostki, więc też warto, myślę, te odcinki oglądać, bo można się czegoś tam dowiedzieć. No ale generalnie tak, co tu widzę w ogóle, 3 paski, tutaj mamy 400 level, kiedy wbiłeś, no i tu masz napisane, że przeszedłeś na golda na 412 levelu. No i tak, tu mi się troszeczkę gryzie, bo jeżeli chcesz, jeżeli już grasz na golda, to nie opłaca ci się save'ować lochów, bo i też tego expa nie dostajesz jakoś bardzo dużo, to pierwsza sprawa. No a druga sprawa jest taka, że po prostu im masz wyższy level, tym tego golda więcej dostajesz, więc lepiej te lochy po prostu przeklikać, jeżeli zdecydowałeś się tak wcześniej na tego golda przejść, i po prostu, tak jak mówię, mieć wyższy ten level i dostać więcej expa, więcej golda, przepraszam, z misji i ze wszystkiego. No ale na twoim miejscu jeszcze bym się wstrzymał z tym przechodzeniem na golda i może zrobił to później, no ale to jest kwestia indywidualna. No ale na pewno nie możesz jednocześnie i save'ować lochów i grać na golda, bo tak jak mówię, to się gryzie, to się mija z celem, nie ma sensu. No i tyle ode mnie, co mogę z tego opisu wywnioskować. No i ostatnia kwestia to statystyki, bo tam mnie pytałeś, prawie 1300 boków, prawie tutaj, prawie, no powiedzmy 1650 szczęścia, 4000 HP, 10 000 siły. No to powiem ci tak, jeżeli chodzi o tą twoją postać i odpowiadając na twoje pytanie, to grasz wojownikiem. Ja na twoim miejscu szedłbym tu w ogóle 1:1, czyli tyle samo podstawy siły i HP, to pierwsza sprawa. Natomiast potem jak się jakoś tam będziesz wyżej w rankingu czy coś, no to możesz ewentualnie, jak będziesz miał dużo przeciwników, którzy mają tą samą główną statystykę co ty, o może w ten sposób, czyli siłę, no to możesz tam jakoś tej siły odskoczyć delikatnie od HP. Ja preferuję 3000, więcej nie ma sensu, czyli na przykład, nie wiem, 12 tysięcy siły, 9 tysięcy HP, coś takiego. No bo moim zdaniem na wojowniku większego tego rozstrzału nie ma co generalnie robić, więc tutaj odpowiadając na twoje kolejne pytanie, no i w zasadzie tyle. Jeżeli mi się uda, to złapię tu screena, jak te twoje główne EQ wygląda, i pokażę po prostu w tym momencie, gdzieś tam w montażu dokleję. Natomiast no mówię, tu najważniejsze to nie możesz jednocześnie i save'ować lochów i grać na golda, bo ani tego expa nie wyciskasz tyle, ile powinieneś wyciskać na tym etapie, bo jeszcze go leci wbrew pozorom dość sporo. No a tutaj i tego golda w sumie też nie wyciskasz tyle, ile byś mógł, no bo tak jak mówię, im wyższy level, tym więcej golda, no a nie klikając lochów, to ten level ci jakoś szybko nie idzie. To taka porada ode mnie, jeżeli oczywiście dobrze rozumiem twój opis. No i dobra, trochę się tu rozgadałem, ale chyba tyle. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, to pisz w komentarzu, możesz tam sprostować co nieco, a my lecimy dalej. Kolejna postać jest to Bombo75. Bombo napisał, że gra free to play, serwer W50, to tak w ogóle na początku. I tak, gram free to play bez kręcenia kołem, gram od startu serwera bez przerw, na początku kupowałem 2 pakiety, plus pierwszy pakiet, jak była ta promocja na lato, że można było je od nowa kupić. Podsyłam też screena twierdzy podziemiu pupili, fajnie by było, jakbyś powiedział, czy spoko, czy tak średnio. Salka 20, pupil gildyjny 350. Dobra, ja na tego screena zerknąłem, nie będę go tu pokazywał, bo tak jak mówię, za długo by nam zeszło, żeby to wszystko
wszystko sprawdzać na każdej postaci, ale zerknęłem i tam generalnie no nie widzę nic, powiedzmy jakichś odchyłów od normalności. Grasz free to play, więc wiadomo, ale te przejścia w petach są ok. Generalnie petki, tak jak mówię, ilość jedzonych i tak dalej ok, jak na grę free to play, no i tam za bardzo nie ma do czego się doczepić. No i teraz myślę, że lecimy tutaj z postacią. Bombo się bardzo martwił, że mu się skończą potki na czas właśnie przedstawienia i chyba się skończyły, bo została tylko na HP, no ale potek nie oceniamy, wiadomo, free to play, tutaj te potki się powinny odkładać, więc jest jak jest. No i dobra, mamy prawie 94% klaserka, chyba ok, jak na 360 level, chyba za bardzo nie ma tutaj do czego się przyczepić. Jeszcze zerkniemy w opis, na W43 również grasz, z tego co widzę, 15 salka, 300 level, 350 level dodany, kiedy wystartowałeś chyba, no tak, bo pisałeś, że grasz od startu W50. No i dobra, tyle w opisie. I teraz tak, jeżeli chodzi o statystyki, boczki masz po 700, szczęścia masz 1060, powiem Ci, że bardzo mało. Jak na ten level, to już powinieneś mieć do maksa dobite te boki i to szczęście, czyli powiedzmy tam w okolicach 1200-1300, już mieć to po prostu z głowy, więc możesz to sobie dobić na kolejnym evencie Golda. Nie wiem, czemu trzymasz tak nisko, szczerze mówiąc. No i dobra, jeżeli chodzi o statystyki, siła 4500, prawie 3,5, prawie 1000 HP, czyli mamy tutaj 1000 przewagi, grasz wojownikiem. No ja na twoim miejscu, zwłaszcza, że ranking 1200, wiadomo, to jest W50, tutaj nawet jak grzybisz, to w tym rankingu nie jesteś jakoś bardzo wysoko, to musisz chyba jakoś ultra mocno grzybić, żeby być wyżej. No ale w każdym razie tutaj raczej bym na tym wojowniku szedł po prostu 1-1, żeby potem nie musieć tego korygować czy coś, tylko tak sobie te statystyki utrzymywać. Tak mi się wydaje i tak bym po prostu zrobił, no ale to jest wiadomo kwestia tego, jak tam ci wygodnie się gra. No i okej, jeżeli chodzi o statystyki, to tyle. Itemki jeszcze mogę pokazać. Wszystko masz ulepszone razy 8, więc git, ale widziałem, że broń masz ulepszoną tylko razy 2. Nie mam pojęcia, z czego to wynika. Czy nie masz surowcy, czy broń była w kiblu i po prostu nie chcesz tutaj stracić kryształu? Możesz napisać też w komentarzu, bo to mnie dziwi. No to jest broń niby legendarna, tutaj sądząc po grafice, więc no raczej nie powinna być w kiblu ani nic takiego, ale może przypadkiem rzuciłeś, nie mam pojęcia. W każdym razie możesz dać znać, ale generalnie postać jak na grę free to play, bardzo w porządku, a my lecimy dalej. Kolejna postać jest to serwer W46, czyli międzynarodowy 46, i jeszcze tutaj dopowiem, że przed tym zgłoszeniem miałem zgłoszenie od Patryka z serwera 28 polskiego. O, nawet mi się teraz spóźniony komunikat pojawił na ekranie, że serwer nie odpowiada. Nie mogłem tam stworzyć postaci, nie wiem, czy serwer jest wyłączony tymczasowo, czy są jakieś problemy, czy co. W każdym razie nie mogłem stworzyć postaci. Spróbuję jeszcze na koniec to zrobić. No a jeżeli się nie uda, to po prostu twoje zgłoszenie zostawię i przeniosę je tak jakby do następnego odcinka, no bo w tym momencie, tak jak mówię, nie da się tam tej postaci zrobić. Nie mam pojęcia, z czego to wynika, ale spokojnie, jesteś tutaj, żeby nie było, że coś tam pominąłem, zapomniałem albo coś. Po prostu w tym momencie nie mogłem. No ale dobra, przechodzimy do Reniferka. Tak jak mówię, serwer 46 międzynarodowy, napisał, że styl gry free to play, co jest bardzo ciekawe moim zdaniem, i dodatkowe informacje, tak powinna wyglądać postać free to play. No i właśnie, jeżeli chodzi o tą twoją postać, to tak, top 65 tego serwera, więc jak na serwer międzynarodowy, wiadomo, że już dość stary, no jakby nie patrzeć, chociaż no W46, czy ja wiem, czy stary, no ale już troszkę ma mimo wszystko, no to jak na, jeżeli faktycznie tu w ogóle grzybów nie kupowałeś, to bardzo dobrze, postać rozwinięta, i faktycznie mogę się z tobą zgodzić, że tak powinna wyglądać postać free to play. Prawie 431 level, wojownik, klaserka masz prawie 99%, więc w porządku. Nie wiem, czy coś jeszcze tam nie możesz docisnąć, no ale to znowu takie pierdoły. Nikt raczej do tej pory nie miał żadnych dużych odchyłów, powiedzmy, jeżeli chodzi o klaser. Zwróćmy uwagę, co jeszcze w opisie. 15 stycznia wystartowałeś, tutaj mamy salę rycerską, kopalnię gemów i 400 poziom, kiedy wbiłeś, ok, więc jak najbardziej w porządku. No i dobra, teraz tak, itemki. Itemy widzę, że masz ulepszone razy 10, razy 11, prawie 30% runka w broni, więc też git. No i tutaj te ulepszenia, nie ma co się przyczepić, są w porządku. No i dobra, mamy tak, 10 tysięcy siły, jeżeli chodzi o podstawę, prawie 10 tysięcy HP, jeżeli chodzi o podstawę, więc idziesz w miarę 1-1, także w sumie git, tak jak rekomenduję i tak jak mówię, dużo w ogóle dzisiaj wojowników swoją drogą. No i dobra, boczki masz prawie po 2000 i szczęścia również. No ja bym troszkę mniej tutaj zostawił, ale wiadomo, kwestia indywidualna, jeszcze i tak dużo golda w tym nie utopiłeś, więc nie ma co się czepiać. No ale kurde, no jeżeli faktycznie jest to postać free to play, bo trochę nie dowierzam, szczerze mówiąc, ale sprawdziłem tam na screenie, nic mi nie wysyłałeś takiego, żeby jakoś udowadniać czy coś, więc no powiedzmy, że wierzę, ale tak jak mówię, jakieś tam z tyłu głowy mam, czy faktycznie nic tutaj nie kupowałeś. No ale jeżeli tak, to oczywiście pięknie gratuluję i moim zdaniem bardzo fajna postać, i to też pokazuje, że jeżeli gra się z głową free to play, to można
tutaj wysoko w tym rankingu się wbić, no i nie trzeba wcale tych grzybów nie wiadomo ile wydać. Wiadomo, że top 1 raczej się nie będzie, bo top 1 zawsze będzie zajmował miejsce jakiś grzybiarz, no ale tutaj już mamy top 100, więc to już jest fajne osiągnięcie, no i tak naprawdę tyle, możemy lecieć dalej, a ja gratuluję i życzę oczywiście wytrwałości dalej, jak każdemu free to play, bo ta wytrwałość jest, zwłaszcza właśnie jako grasz free to play, bardzo, bardzo potrzebna. Dobra, lecimy dalej. Kolejna postać, serwer 48, międzynarodowy kozak, z tego co widzę gra zabójcą i co my tutaj mamy jeżeli chodzi o opis, styl gry eko, dodatkowe informacje, chyba nie mam nic do dodania, jestem ciekaw opinii. Okej, no to tak jak mówię eko, więc tutaj w sumie tak jak mi się wydawało, top 50, więc jak najbardziej w porządku, w tym rankingu powoli, powoli tutaj do góry się powiedzmy, że wspinasz, no i dobra, jak tu u Ciebie wygląda ta postać, zabójca, więc to w ogóle już plusik ode mnie na sam początek, bo zabójca bardzo przyjemna klasa, no i co, z tego co widzę masz 2100 boków, szczęścia prawie 1500, no to szczęścia powiedzmy, że git, boków moim zdaniem oczywiście troszeczkę za dużo, ale to już takie moje czerpialstwo, jeszcze tutaj dużo golda nie utopiłeś oczywiście, no i tak, klaserka ponad 99%, więc spoko, jak najbardziej, 12300 zręczności i 6000 HP, więc powiedzmy, że okej, ja bym tego HP troszkę dobił na twoim miejscu, jak właśnie na to, że jesteś zabójcą, no ale to wiadomo, wedle uznania to wszystko sobie rozwijamy, no i dobra, jeżeli chodzi o itemki, to z tego co widzę ulepszone razy 12 wszystkie, tu coś razy 11, no ale są mniej więcej równomiernie, więc git. I kurczę, tak naprawdę tyle, nie mam tu dla Ciebie żadnych rad ani opinii, postać moim zdaniem bardzo fajna, bardzo mi się podoba, tu mamy kiedy wystartował i tak dalej, bardzo mi się podoba i generalnie ciśnij sobie dalej i wspinaj się, tak jak mówię, w tym rankingu wyżej, bo jeżeli chodzi o czepialstwo jakieś moje, to nie mam do czego się przyczepić, lecimy dalej i powodzonka. Kolejna postać, serwer 38 Polski po raz kolejny, no i mamy Avalacha, który napisał, że styl gry eko, i dodatkowe informacje, pozdrawiam widzów, pozdrawiamy oczywiście również, no i jak tutaj wygląda ten jego maguś, top 30 tak naprawdę, więc bardzo fajnie, serwer wiadomo ma już swoje lata, no ale mimo wszystko powolutku tutaj do góry, w sumie to już jesteś w tym powiedzmy rankingu takim głównym, który się wyświetla od razu na początku, więc gratuluję, no i jak to tu wygląda, 99,5% klaserka, więc spoko, też nie ma do czego się przyczepić, boczki masz po 2, prawie 200, szczęścia 1700, no to boki po raz kolejny powtarzam, ja bym troszkę mniej zostawił, ale nie ma co się czepiać, szczęścia też git, no i teraz tak, 25 tysięcy inteligencji, no i 7 tysięcy wytrzymałości, jak na maga to w sumie w miarę okej, ja bym tutaj nie wiem, do tej wytrzymałości dobił do jakichś, nie wiem, w tym momencie 12,5 tysiąca, coś takiego, żeby mieć około 2 razy więcej inty od HP, ja bym tak maga rozwijał, no ale wiadomo, każdy tutaj rozwija tak jak uważa, ja tylko daję jakieś ewentualnie wskazówki, ktoś może skorzystać, ktoś może nie skorzystać, to tam jakby wiadomo jak to wygląda, no ale generalnie okej, okay. Itemki ulepszone z tego co widzę razy 10, razy 11, tutaj broń masz razy 13 nawet ulepszoną, no ale generalnie tak się prezentują ulepszenia i kamyki, więc okej, wszystko w miarę do siebie zbliżone, także też się nie czepiam. Kolejna postać bardzo fajna, a tu jeszcze opis sprawdzimy, zapominam często te opisy niestety sprawdzać, no ale tak to wygląda, tutaj mamy jakieś daty, to data startu, w sumie aura 41, tu mamy runki i tak dalej, no ale generalnie powiem Wam, że bardzo w porządku, nie ma do czego się przyczepić, można podziwiać, a my lecimy sobie dalej. Kolejna postać, serwer 28 międzynarodowy i znowu zaznaczę na początku, że miałem po drodze zgłoszenie z serwera 10 polskiego i znowu nie odpowiadał, nie wiem czy coś się dzieje z tymi serwerami polskimi akurat w tym momencie jak nagrywam czy coś, ale oczywiście sytuacja ta sama, spróbuję jeszcze pod koniec odcinka, a jak się nie uda, to przejdzie twoje zgłoszenie do kolejnego, jak już te serwery będą działać, nie mam pojęcia co się dzieje, no ale co się odwlecze, to oczywiście nie uciecze. No a my teraz mamy mocnego zawodnika, zabójca, tak jak mówię, serwer 28 międzynarodowy. Co nam tutaj napisał? Po pierwsze, że gra eko i po drugie, jak twoim zdaniem rozkładać staty na tym levelu? Dobra, zaraz sobie to sprawdzimy. Ja tutaj niestety nie jestem jakimś ekspertem jeszcze od zabójców, bo jeszcze sam nie wiem, sam się zastanawiam, ale sprawdzimy. No i teraz tak, top 3, więc tak jak mówię, mocny zawodnik. No tu co prawda duża różnica względem czci od top 1, no ale tutaj skoro grasz eko, to top 3 to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Pain Killer 28, no i teraz tak, jak to tu wygląda, przede wszystkim może opis sprawdzimy, napisał, że o, od 394 levela grasz na golda, dobra, to ciekawostka, dość wcześnie tak naprawdę, no i tutaj faktycznie tym levelem odstajesz, ale nie jakoś bardzo.
To tak swoją drogą. Tu mamy jakiś 558 level na serwerze. No ale bardzo, bardzo wcześnie zacząłeś. No i jak widzimy, nie wygląda to wcale tak źle pod względem rankingu. No ale dobra, w opisie nic więcej nie ma. 100% klaserka, no to wiadomo, że ideolo. Jeżeli chodzi o itemki, to widzę, że ulepszone wszystkie chyba razy 11 mniej więcej. Tak, dokładnie, wszystkie razy 11. Gemiki nawet po 1760 co niektóre, więc też potężne. Także tutaj do ekwipunku również nie mogę się przyczepić. No i dobra, boki masz 2200. Szczęścia masz prawie 2000, no ale to wiadomo, stara postać dość, więc tutaj kiedyś się inaczej grało, także powiedzmy, że już nie będę nic mówił o tych bokach, bo chyba dzisiaj u każdego się czepiam. No i teraz tak, zręczności masz 49,5 tysiąca, natomiast wytrzymałości masz prawie 37 tysięcy w tej podstawie. Szczerze mówiąc, kurczę, jak ja bym tu rod składał? No nie wiem, może bym szedł jakoś 5 tysięcy różnicy, powiedzmy, czyli na przykład teraz bym dobił 50 tysięcy zręczności, a tutaj HP bym dobił 45 tysięcy i tak mniej więcej sobie utrzymywał. No warto na tym zabójcy moim zdaniem mieć tego HP dość sporo, może nie tyle co zręczności faktycznie, no ale jednak jakoś w miarę blisko trzymać te statystyki. Ja bym chyba coś takiego kombinował. Zobaczmy, jak tutaj idzie ten ziomeczek. O, ten ziomeczek to idzie prawie dwa razy tyle zręczności. Okej, a ten jak idzie? 68-34, no to ten też idzie dwa razy tyle. No ale to jest zwiadowca, no ale zwiadowca, zabójca, myślę, że bardzo podobny rozkład. Zobaczmy jeszcze tutaj kogoś niżej, 25 tysięcy, o, ten idzie 1:1 znowu. No właśnie, taki chyba top 1 zabójca w ogóle na tutaj serwerze chyba 26 międzynarodowym, jak się nie mylę, idzie 1:1 w tych statystykach, nie? No ale że ty tutaj głównie teraz się bijesz z klasami, które również są na zręczność i z nimi walczysz o tą topkę, no to jednak tej zręczności ci się przyda więcej. No to tak jak mówię, może z 5 tysięcy więcej po prostu z ręki od HP coś takiego bym kombinował, odpowiadając na twoje pytanie, no ale generalnie postać świetna, bardzo mi się podoba, a my możemy lecieć dalej. Kolejna postać, serwer 56 międzynarodowy, więc w tym momencie najnowszy, który ma zaledwie tam chyba około 3 tygodnie plus minus, i mamy Japczana, który gra paladynem. I tak, jest to ten dobrze, myślę, że wszystkim znany Japczan, który tam sobie streamuje na Twitchu, oczywiście pewnie gdzieś tam walnę w tytuł albo na miniaturkę, wiadomo jak to wygląda, no ale Japczan się nam tutaj zgłosił do przedstawienia postaci. No i zwróćcie uwagę, że gra paladynem, serwer jest świeży, tak jak wspomniałem, i tym paladynem jest top 4 na serwerze. Względem tego, że ma wokół siebie tych berków od groma, jakiś tam zwiadowca, zabójca i tak dalej, no to być paladynem tak wysoko jest to bardzo, bardzo dobry wynik i tak naprawdę, no, godny podziwu, nie? Bardzo ładnie tutaj Japczan sobie ciśnie. Japczan oczywiście grzybiarz, wiadomo, no i tam jakichś dodatkowych informacji z tego, co pamiętam, mi nie dopisywał. Natomiast jeżeli o niego chodzi, to mówię, postać bardzo fajna. Wiadomo jak to wygląda, na początku głównie w topce są berserki i tak dalej, bo oni tam powiedzmy jacyś zwiadowcy, bo to wszystko najszybciej leveluje i tutaj bardzo łatwo jest tymi właśnie postaciami się dostać do tego rankingu, bo po prostu wiadomo, wyższy level to lepsze itemki, lepsze gemy. No a tutaj tym paladynem w top 4 się znaleźć w tak krótkim czasie, to jest super wynik. No i dobra, jeżeli chodzi o statystyki, w ogóle tak, ulepszenia widzę, że masz razy 4, broń razy 3, no bardzo bym tutaj nie lepszą na tym etapie, bo jeszcze szybko te levele wbijasz, nie ma sensu tak naprawdę więcej tutaj ulepszać, bo co chwilę te itemki wymieniasz na nowe, na świeże i będziesz tracił te surki, tak więc tutaj jakieś nawet razy 3 bym zostawił w tym momencie tylko i wyłącznie. No ale dobra, niski dość level, więc ciężko tu cokolwiek oceniasz. 6% runka w broni, więc ok. Punkty życia masz 15%, więc też tak jak być to powinno. I co mogę więcej dodać? 1900 siły, 1929 HP, czyli idziesz tutaj prawie 1:1 od początku, jak na paladyna bardzo dobry wybór, moim zdaniem jest ok. Prawie 1100 boków, w sumie to masz 1100 inteligencji, 1500 szczęścia. Dobra, szczęścia już możesz nie dorzucać w ogóle. Boczki sobie tam jeszcze podbij ze 150 i moim zdaniem również zostaw, nie ma sensu. 82% klasera, bardzo dobrze, tak mi się wydaje. Raczej ciężko tu będzie na ten moment coś więcej wycisnąć na serwerze, więc chyba tyle, ile powinieneś mieć, tyle masz. No i widać, że tutaj Japczan faktycznie się stara, faktycznie się tutaj, powiedzmy, że wkręcił w gierkę i bardzo mu się gierka podoba, więc to jak najbardziej na plus. Tutaj jakieś mamy Twitcha, ja w sensie postanowił zareklamować, bo nikt go nie zna, kappa, jakieś kodziki, no i tutaj jakieś osiągnięcia, tu jakaś dramka była, to tam kto streamki śledzi, ten wie, o co chodzi, no ale postać bardzo w porządku, a my lecimy dalej. Kolejna postać, jest to serwer 39 Polski, znowu postać topowa, Mamukę z naszej gildii swoją
drogą, co nam tutaj napisał. Po pierwsze styl gry eko i dodatkowe informacje eko grzybiarz. Ok, czyli takie można powiedzieć, taka mieszanka pół na pół. No i jak to wygląda? Zabójca, 464 level, bardzo, bardzo w porządku. Postać tak naprawdę, tutaj żeby nie było, że z mojej gildii to chwalę, jakby coś było nie tak, to bym powiedział. No ale kurczę, no prawie top 10 serwera, to zawsze te postacie wyglądają bardzo w porządku. No i teraz tak jak mówię, zabójca 464 level, co my tutaj mamy? Boczki po 2700, 2800, no to bardzo tych boków docisnąłeś, tu już muszę się przyczepić, bo 200 to jeszcze tam powiedzmy, że przemilczę, chociaż i tak dla mnie to za dużo, no ale boków bardzo, bardzo dużo, jeżeli chodzi właśnie o tą stratę golda, no ale trudno, już po prostu w nie dawaj. Szczęścia 1600 to powiedzmy, że ok, 19500 zręczności i 12000 HP, więc okej, to powiedzmy, że taki jeszcze sensowny rozstrzał. Wcześniej tam się wypowiadałem o zabójcy, który miał tam 500 chyba, prawie 50 level, coś koło tego, czy tam 540, nieważne, no ale tutaj myślę, że można by iść podobnie, jeżeli chodzi o te statystyki, to tam pewnie już wiesz, no ale mówię, ten rozstrzał jeszcze jest taki, powiedzmy, dla mnie w miarę akceptowalny, jeżeli chodzi o zabójcę. Opis możemy sprawdzić, mamy aura 36, kopalnia gemów 32, kopalnia złota 31. Pozdrawiam wszystkich widzów Neutrala oraz graczy Shakes and Fidget. Okej, tu również pozdrawiamy, oczywiście dzięki za pozdrowienia. Mamy piętro w Elevatorze, jakie miałeś maksymalne. Także jakieś tam informacje, jeżeli chodzi o opis, oczywiście są. No i co? I tak naprawdę wszystko. No klaserek na fajnym poziomie, też nie ma co się czepiać. Itemki poulepszane widzę razy 10, tam jakieś razy 11 były. Także też w miarę równomiernie. No i chyba tyle, nie? Tak naprawdę gdyby nie to, że te boki tak mocno docisnąłeś, co raczej ja bym nie robił, no ale to wiadomo, jak ja mam do tego podejście, no to tutaj nie ma do czego się przyczepić. Teraz bym na twoim miejscu, jeżeli chodzi jeszcze o te statystyki, to dobił 20 tysięcy zręczności, no i powiedzmy z 15 tysięcy HP i może taki rozstrzał sobie jakiś próbował robić, potem ewentualnie coś zmienić na wyższym poziomie, nie mam pojęcia, no ale to akurat nieistotne. Generalnie postać w porządku, a my lecimy dalej. Kolejna i zarazem ostatnia postać już w tym odcinku. Niestety tamtych serwera 10 i tam chyba 28 nie udało mi się w dalszym ciągu zalogować na te serwery, więc nie udało mi się również przedstawić, ale spokojnie, zgłoszenia zostawię i podczas kolejnego odcinka, jak będziemy go nagrywać, to sobie ogarniemy. Z tym nie ma oczywiście problemu. Natomiast ostatnia postać to jest znowu serwer 39 Polski. Jest to postać Mares, zwiadowca. No i co nam tutaj napisała, bo z tego co wiem, to jest ona. Styl gry free to play. No i dodatkowe informacje. Pierwsza postać, na której się uczę grać. Pozdrówki dla wszystkich. Oczywiście również pozdrawiamy. No i co ja tutaj mogę powiedzieć? 97,5% klaserka. Chyba moim zdaniem możesz wycisnąć więcej. Z 1% około, plus minus. Możesz się w sumie odnieść w komentarzu, bo ja nigdy nie wiem, czy tam brakuje wam samych potworów i po prostu nie klikacie, czy powiedzmy jakichś itemów jeszcze i faktycznie można ich poszukać i po prostu zdobyć. To tam się możecie w komentarzu zawsze do tego odnosić, co ja mówię oczywiście. No i tak jak mówię, tu jeszcze możesz coś docisnąć. Czy mamy coś ciekawego w opisie? Start 17 grudnia 2020, ok, czyli tam kilka miesięcy po starcie serwera wystartowała. No i co? Boczki po 1750 powiedzmy, szczęścia 200, no to tu już boków i szczęścia nie dawaj, powiedzmy, że są jeszcze na akceptowalnym poziomie, jeszcze dużo golda nie zostało tam zmarnowane. No i dobra, mamy 5100 zręczności i mamy 4,5 prawie 1000 wytrzymałości. No to powiem ci, że w sumie bym trochę tam na ten moment, jak na ten etap, troszkę tą zręcznością może od tego HP odskoczył, jakoś tam delikatnie. No jesteś na 350 miejscu w rankingu, więc tu jeszcze nie masz jakichś takich głównych celi i głównych przeciwników, pod których się możesz zacząć ulepszać, jeżeli chodzi właśnie o te statystyki. No ale jednak troszkę więcej ten zręczności od HP bym mimo wszystko dał i potem ewentualnie tego HP dociągnął. No ale generalnie też nie mam za bardzo do czego się przyczepić. Kurde, dzisiaj chyba nie było żadnej takiej postaci, która nie wiem, miała 10% klasera albo więcej za mało niż powinna albo coś. No tutaj jeżeli chodzi o itemki, to aha, tu jeszcze się w sumie nie wypowiedziałem. No widzę, że broń masz razy 6, resztę masz razy 3 głównie. No to może jakieś takie delikatne, że powinnaś powiedzmy może razy 5 wszystko poulepszać. No generalnie jak na prawie 400 level, to
Gdzieś wydaje mi się, że tych surek zdecydowanie zgubiłaś. Może sobie odkładasz, nie wiem, na jakąś wymianę itemków i dopiero ulepszenie czy coś. No ale jeżeli tak robisz, no to nie ma co ulepszać broni jakoś tam o wiele bardziej od tutaj pozostałych itemów, ale to jest w dalszym ciągu razy 3, razy 6. To są bardzo małe jeszcze ilości za to ulepszenie kryształu i tam metalu, więc no w sumie nie. W sumie tak próbowałem się na siłę troszeczkę doczepić, no ale za bardzo nie mam do czego. Gemiki, wiadomo, pewnie w miarę możliwości wymieniane z czarnych na pomarańczowe. No ale mówię, dzisiaj chyba w odcinku nie było żadnej postaci, która by tam była jakoś bardzo, bardzo odchylona, powiedzmy, od normalności. To by było na tyle. Ja wam pięknie dziękuję za odcinek, to już była 10. postać, mam nadzieję, że się nie pomyliłem, więc 10 kolejnych zostało przedstawione. Zostało mi około chyba 5 zgłoszeń, łącznie z tymi oczywiście, które tam wcześniej nie udało mi się dzisiaj przedstawić, bo niestety serwery nie działały. Więc zostało mi około 5. Także możecie po raz kolejny się zgłaszać, przypominam, na Discordzie, kanał Boty, przypięte wiadomości, macie tam wiadomość od bota Apli, wypełniacie taki formularz, wiadomo, tam nick, serwer i tam jakieś informacje takie krótkie, no i możecie się dzięki temu zgłosić do kolejnego odcinka. Jak mi się uzbiera, powiedzmy, około 10 zgłoszeń, to po raz kolejny was przedstawię i nagram odcinek generalnie. I chyba tyle, także ja wam pięknie dziękuję za uwagę, za oglądanie, zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, piszcie komentarze, możecie wbijać na Instagrama, na Discorda i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu w opisie. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!